A to Borges, też wielki bohater wczorajszego dnia. Właściwie on w dużej mierze udramatyzował tę rywalizację, poprawił rekord życiowy, rekord Kuby o 15 centymetrów. No i ten, który zdobędzie drugi brązowy medal Mistrzostw Świata w swojej karierze i nie będzie z tego zadowolony. Francuz Renaud Lavillenie, wielki faworyt. Siergiej Bubka, sześciokrotny z rzędu mistrz świata, mistrz olimpijski, rekordzista świata 35-krotny w sumie. Nie słyszał tego, co powiedział Paweł Maćkowi, że Bubka powinien się zacząć bać. Niech się więc boli Bubka, niech Paweł będzie tak odważny, jak wczoraj był odważny, zagrywając pokerowo, przenosząc dwie próby zrzutce na 5,85, dwie próby na 5,90 i w tej drugiej, czyli de facto ostatniej skacząc. Wielki dramatyzm, wielka klasa, wielka odwaga, wielki talent, co jeszcze wielkie. Renaud Lavillenie niewielki, chociaż talent gigantyczny, 6,03 w klubie tych sześciometrowców. On też zaczął bardzo w młodym wieku, wszedł na tę arenę i też takim było to takie wejście smoka, bo podczas halowych mistrzostw Europy w Turynie został mistrzem Europy halowym po raz pierwszy. Wtedy pokazał się, nikt go nie znał, nikt o nim nie wiedział. A to jest ten Kubańczyk, dzisiaj jest też Kubanka wśród skoczki miotywcy, a więc Lazaro Borges być może ją natchnął, zobaczymy, ona w tym roku dobrze skakała. Przyjechał tutaj z wynikiem 5,75, wyjedzie z wynikiem 5,90. No to sugeruje, że trzeba go wpisać na listę rywale nieobliczalni, z którymi należy się liczyć. I proszę Państwa, teraz Paweł świata. Wojciechowski, coś niebywałego. Paweł Wojciechowski, 22 lata chłopak. Jest młodszy od rekordów, które bije. Jest mistrzem świata, jakby trochę zawstydzony, zażenowany, przytłoczony tym nagłym sukcesem, ale to jest piękna chwila, którą będzie pamiętał przez całe życie i my także. Przypomnijmy trenerów, którzy z nim pracują, Włodzimierz Michalski, Roman Dakiniewicz. Przypomnijmy wielkich poprzedników na czwartych miejscach mistrzostw świata, Tadeusz Ślusarski i Marian Kolasa, teraz hymn. Jedenasty raz w historii Mistrzostw Świata hymn Polski. Jedenaste złoto polskich lekkoatletów od 1983 roku. To mamy nadzieję jest początek przyjemnej serii. Ale i na tych pierwszych Mistrzostwach Świata medal Zdzisława Hoffmana złoty, medal Sarula złoty, to też były niespodziewane medale. A więc pewna konsekwencja w tym czynieniu przyjemnej.